Mateusza 19, 26. Jesteście ready? Obiecuję, że będzie praktycznie i pomocnie do życia codziennego. Ewangelia Świętego Mateusza 19, 26. Zobaczcie, co jest napisane. Mamy ten werset? Mamy go na pewno na swojej Biblii. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I ja nie chcę skupić się najpierw na tym, że u Boga wszystko jest możliwe. Chcę skupić się na tym, uwaga, że jest pewien zakres w naszym życiu, który jest niemożliwy do przeforsowania. Okej? Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że ty i ja w naszym życiu, jako ludzie, spotykamy się, spotykaliśmy się i będziemy spotykać się z rzeczami, które są niemożliwe do przeskoczenia. Nie wiem, ile tego typu kazań było na podstawie tego wersetu, ale chcę, żebyśmy sobie ustanowili to jako fakt. Bo zazwyczaj w tych wersetach skupiamy się, w tym wersecie na tej drugiej części, w Bogu wszystko jest możliwe. Ale musimy zrozumieć też fakt, że w dniu codziennym spotykają nas sytuacje, które są możliwe do przejścia jako człowiek. Nie potrzebujesz cudu, aby przeskoczyć pewne rzeczy. Bóg dał nam zdolności, możliwości, dał nam sposobność do życia na co dzień. Niektórzy ludzie mówią: ja się codziennie rano modlę, w co mam się ubrać. Nie jestem pewien, czy jest to potrzebne, bo wierzę, że Bóg dał ci rozum i możesz zdecydować. Oczywiście, jeżeli jesteś już na takim poziomie chodzenia z Panem, mnie tam nie ma na przykład, że to Pan decyduje, co ubierasz. Ja rozumiem, raz na jakąś inicjatywę pytasz: Boże, jak ja mogę Cię zaprezentować ładnie? To jest inna sprawa. Ale nie sądzę, że mam pytać Pana, jakie skarpety co ranek. Rozumiecie? Więc do niektórych rzeczy nie potrzebujemy cudu. Niektóre sytuacje, większość z nich, nie wymagają ponadnaturalnego działania. Po prostu działamy. Są sytuacje, które możemy normalnie przeskoczyć. Jest lekko, czasami jest ciężej, ale jesteśmy w stanie je przejść. Sypnie się coś w domu, nie wiem, leje się z rury, zmywarka nie działa. To nie wymaga cudu, okej, jak cudem się włączy, fajnie, ale to wymaga realnego działania. Działania, jeżeli facet nie ma dwóch lewych rąk, to coś tam ogarnie, a jeżeli nie ogarnie, ja na przykład nie ogarnę, no to ja zadzwonię po kogoś, kto ogarnie. I ten ktoś, kto ogarnie, przyjedzie i to zrobi. Generalnie nie trzeba tutaj duchowej wojny podjąć. Ale są obszary w naszym życiu codziennym, gdzie dotykamy takiej góry, że przekroczona jest już pewna linia i staje się to wymiarem niemożliwego. I my musimy rozróżnić, gdzie jest ta granica między możliwym a niemożliwym. I my często, charyzmatycy, lubimy tą linię zniżać coraz bardziej i wszystko zrzucać na Boga, że to Bóg musi wszystko za nas zrobić. Nie. Bóg mówi, że są wymiary możliwego i niemożliwego. I to, co możliwe u ludzi, róbmy to, co jest możliwe, naszymi siłami. Ale są obszary, gdzie je przekraczasz, że wchodzisz w element takiego zmagania, że jest to już niemożliwe do sforsowania bez ingerencji z góry. I teraz prawda jest taka, że ciężko jest nam często zrozumieć, gdzie jest ta granica, i przez to, że zła jest diagnoza danej sytuacji, złe jest podejście i walka z daną sytuacją. Ponieważ z naturalnym działa się i walczy naturalnie, a z ponadnaturalnym, niemożliwym, działa się w ponadnaturalny sposób. I teraz ty i ja nie jesteśmy bogami i my nie przewalczymy wszystkich sytuacji. Są momenty, i jest ich wiele, ale są te momenty, nie chcę, żeby te, jak słowo mówię momenty, żeby brzmiało, że to jest raz na dekadę, ale są sytuacje, w których ty bez Boga nie przesuniesz danej ściany. Nie ma takiej opcji. Może ci się wydawać, że zrobisz to ciężką pracą, swoim wysiłkiem, że coś przestawisz dobrym strategicznym planem, ale jeżeli to już od razu wykracza poza zakres normalne i możliwe i zaczyna być nienormalne i niemożliwe, wtedy musimy zrozumieć, że jeżeli nie zjednoczymy się z Bożą interwencją w tym obszarze, nic nie przesuniemy. A więc to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. A więc to, teraz poziom dalej idziemy, że pojawia się niemożliwe, to wciąż nie oznacza, że nie da się tego przejść. A więc jeszcze jeden wniosek.
Wniosek jest taki. W naszym życiu będziemy spotykać się z sytuacjami możliwymi do przejścia i niemożliwymi do przejścia. Ale uwaga! Mimo czy to, bez względu na to, czy to możliwe do przejścia, czy niemożliwe do przejścia, nawet jak jest niemożliwe do przejścia, da się przejść, tylko inaczej. Macie to? To bardzo dużo zmienia w naszym podejściu do życia, bo my często dochodzimy do pewnej ściany i się wycofujemy, bo mówimy, się nie da. Prawda jest taka, że się da, tylko teraz trzeba inaczej tą ścianę zburzyć. A więc innymi słowy, nie ma takiej góry, której nie dałoby się rzucić w morze. Zobaczcie, ja chcę zgodzić się ze słowem, nie ma mnie tam jeszcze, ale chcę się zgodzić i dążyć do tego, że wszystko jest możliwe. Biblia mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc ja chcę się z tym zgodzić. Czy ja jestem w stanie wejść w pełnię tego wersetu? Czy chodzę w pełni tego wersetu? Nie. Ale dążę, żeby rozwijać się w tym obszarze jak najbardziej. A więc mimo czy możliwe, czy niemożliwe, jest opcja to przeskoczyć. I teraz, jak wyzwolić Bożą moc do przeskoczenia niemożliwego? Jak uruchomić, aktywować Bożą moc do tego, aby przesuwać niemożliwe? No bo teraz, co niemożliwe u Boga? Co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga, okej? Okay? Ale czyli jak to będzie działało? Czyli ja nie robię nic i to Bóg decyduje, kiedy to niemożliwe i to On wtedy to robi? Czy ja mam w tym jakiś udział? Widzicie, jak tego nie złapiemy, to się pogubimy i będziemy myśleć, że Bóg zrobi coś za nas, to tak naprawdę może my mamy robić. Bo to, że możliwe jest u Boga, nie oznacza, że to Bóg będzie w pełni sam bez ciebie robił. Niespodzianka. To wcale nie oznacza, że jak wchodzę w wymiar niemożliwego, czyli tego, co możliwe u Boga, jesteście? To wtedy nie oznacza to, że jak jest ten obszar, to ja wtedy mówię, okej, no to sam widzisz, Panie, więc na hamaczek, a Pan działa. Nie, nie. Są momenty, że Bóg autonomicznie działa i to było w Biblii. Mówi, to nie wasza wojna, wy tylko wyjdźcie i zobaczycie już położonych trupem. Są takie przypadki. Ale w większości przypadków Bóg nas zaprasza do działania. I teraz tym, co wyzwala Bożą moc nad daną sytuacją, to uwaga, ty wyzwalasz Bożą moc nad daną sytuacją. Będę szedł bardzo kroczek po kroczku, żeby nie zrobić żadnego przeskoku między poziomami, żebyśmy się nie zgubili w tej przygodzie. A więc to ty wyzwalasz Bożą moc nad sytuacją. A więc już widzisz, że nie jesteśmy biernymi obserwatorami działania Bożego, ale że Bóg zaprasza nas do dzieła, abyśmy my uczestniczyli w tym przesuwaniu niemożliwego. A więc skoro w miarę, nazwijmy to, wierzycie mi, bo trzy osoby powiedziały amen, że to my wyzwalamy Bożą moc, chyba że więcej jest. Okej, okay. A więc to my wyzwalamy Bożą moc. To teraz pójdźmy dalej i zaraz pokażę to w słowie, że nie gadam głupot. Jak się wyzwala Bożą moc? A więc, jeszcze teraz skracam to wszystko do kupy. Możliwe rzeczy? Okej. Okay. Naprawiamy, robimy, działamy. Dzień codzienny, życie, po prostu. Wchodzimy w obszar niemożliwego. Nie przeforsujemy tej sytuacji bez Bożej ingerencji. A więc Bożą ingerencję, Bożą moc my chcemy przyjąć, ale my wyzwalamy Boże działanie nad naszym życiem. I teraz wchodzimy do poziomu kolejnego. Jak wyzwalamy Bożą wolę w naszym życiu? Nie inaczej, jak przez modlitwę. Modlitwa uwalnia, wyzwala, sprowadza i dopisz sobie synonimów, ile chcesz, Bożą moc w twoim życiu, nad twoim życiem, w sytuacjach, które są, może modlitwa, uwaga, modlitwa może zapobiec sytuacjom, modlitwa może zmienić sytuację, modlitwa może zainicjować sytuację. I teraz tak, pozwólcie, że na chwilę odejdę od kazania i powiem przykład. Z mojego życia, okej? Okay? Jakoś tak się dzieje, że w ostatnich okresach czasu,
długo, to czas dużo, szybko leci, więc nazwijmy to gdzieś tam 2 lata ostatnie. Poznaję jakichś ludzi, nazwijmy to naszym językiem, wpływowych. Tych postawionych wysoko, których widać w telewizji, którzy są na liście Forbesa. Poznaję tych ludzi jakimś dziwnym trafem. Bóg mnie z nimi łączy. Ja ich nie szukam, ja na nich trafiam, oni na mnie i nagle siedzimy. Ludzie, którzy mogliby dosłownie, głupio to zabrzmi, ale charyzmatycy tak myślą, swoją dziesięciną opłacić 10 This is our time z góry. Okej? Okay? Ja poznaję tych ludzi wpływu. Poznaję tych ludzi, którzy mają naprawdę wielkie możliwości po ludzku. Po ludzku. I powiem wam, że to, co Bóg we mnie czynił i dalej czyni, to, że moja wiara w nich, żeby nie brzmiało, że miałem, ale moja wiara w nich, nawet jeśli gdzieś się chciała pojawiać, to pracuję nad tym i robię wszystko, że nigdy nie patrzę na nich i na rozmowę z nimi w taki sposób, że oni mogą coś mi załatwić bardziej niż Bóg. I teraz wszyscy z nas zgadzamy się w naszej głowie, każdy z nas zgadza się, oczywiście, że Pan Bóg może więcej niż Pan, który ma 3 miliardy dolarów na koncie. Oczywiście. Ale pytanie, jeżeli naprawdę w to wierzysz, to jak wygląda twoje podejście do tego, kiedy następuje sytuacja, uwaga, jakaś sytuacja niemożliwa, która nie jest w zasięgu ciebie do przeforsowania, ale w zasięgu tego miliardera do przeforsowania. On może ją przesunąć, ale i Bóg może ją przesunąć. I kiedy jesteś rano i wiesz, że dzisiaj o 12 masz spotkanie z tym miliarderem, to czy ty modlisz się o to spotkanie z miliarderem na 12, czy o 8 załatwiasz już sprawę z szefem? Czyli z Bogiem. Macie to? Jaką masz wiarę, że kto załatwi sprawę bardziej? W dzisiejszych czasach, mogę się mylić, poprawcie mnie, za 80 zł miesięcznie, 100 zł, można mieć prywatną opiekę medyczną. Około 100 zł zbierzesz się w grupę i w różnych jakichś tam placówkach medycznych prywatnych możesz mieć prywatną opiekę medyczną. 100 zł! Masz gabinety, każdy z klimatyzacją, prywatnych lekarzy, do których dzwonisz i maksymalnie jutro cię przyjmują. I to jest w pakiecie. 100 zł miesięcznie. I teraz, kiedy rano się budzisz i jesteś chory, łatwiej ci zadzwonić do nieba, czy zadzwonić do twojej prywatnej kliniki, w której masz abonament za 100 zł? Gdzie wierzysz w te rozwiązania? Gdzie wierzysz w te rozwiązania, kiedy jest ci smutno? Mamy wybitą teologię w głowie, że moglibyśmy, każdy z nas by mógł pogłosić o tym, że Bóg jest pokojem, Bóg jest radością. Ale kiedy ci jest smutno, to czy przychodzisz do Boga po to, aby mieć radość? Czy przychodzisz do Boga po to, żeby powiedzieć, jak ci źle i żeby On wysłał kogoś, z kim możesz się pośmiać? Pomyśl o tym. Zamknęliśmy Boga w butelce teologii i mamy problem, żeby On z tej butelki wyszedł i w życiu praktycznym mógł działać. Więc mogłem spotykać się z tymi ludźmi. Spotkałem się z jednym człowiekiem w jednym z jego hoteli. Wieżowce w centrum stolicy, to nie w Polsce, w innym kraju. Spotykamy się, jeden z budynków, rozmawiamy z tymi ludźmi. Tutaj siedzi jakiś wpływowy człowiek, tu siedzi jakiś wpływowy człowiek. Rozmawiamy, wiecie, no kosmos. Swoje restauracje, swoje biurowce. I w moim sercu ja mówię, ten człowiek może znacznie mniej niż ty, panie. I walczę, żeby to z mojej głowy przedostało się do mojego życia codziennego. Wiesz dlaczego? Ponieważ jeżeli ja nauczę się
współpracować z Bogiem. Wrzuciliśmy na mojego Facebooka w tym tygodniu taki tekst. Bóg zaprasza cię do partnerstwa. Coś takiego, tak? Jak to słowika? Bóg zaprasza cię, żeby być partnerem w realizacji Jego woli. Tak, Bóg cię zaprasza, żeby być partnerem w realizacji Jego woli. I wiecie, co było? Ludzie pisali, nie rozumiem. Jakie partnerstwo z Bogiem? O czym ty mówisz? Jakie partnerstwo? Jak to partnerstwo z Bogiem? Bóg jest tam, wysoko, daleko. My jesteśmy tu. Jakie partnerstwo z Bogiem? Widzicie, ale Jezus, chodząc po ziemi, mówi, wy nie jesteście już tylko moimi sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was moimi przyjaciółmi. A więc wiesz, co mi to pokazuje? Że ja nie muszę tylko mieć Boga, który jest gdzieś tam, ale mogę wejść w taki poziom relacji z Nim, że wejdziemy w przyjacielską relację, nie ujmując autorytetowi i szacunkowi, który jestem mu dłużny, ale mogę wejść w taki poziom chodzenia z Nim, że mogę z Nim, uwaga, ustalać ciąg wydarzeń. Mogę pójść dalej? Wszystko pokażę w Słowie. Mogę nawet dyskutować po Jego decyzji, dyskutować w szacunku, mam na myśli, porozmawiajmy o tym jeszcze raz i mogę, jeżeli jestem w odpowiednim poziomie relacji z Bogiem, kiedy Bóg podejmie decyzję, idziemy w lewo, ja wciąż mogę porozmawiać z Bogiem, a On powie, okej, w prawo. I pokażę wam to w Biblii. Pomyśl o tym, jeżeli byśmy umieli się dogadać na takim poziomie z naszym Bogiem, pozamiatalibyśmy. Wszyscy by do ciebie lgnęli, by namierzali, gdzie ty mieszkasz i by ciebie polowali z rana, jak do roboty wychodzisz, żeby cię odprowadzić z klatki na przystanek, bo złotą myśl jakąś mu powiesz. Jeżeli byśmy nauczyli się tak chodzić z Bogiem. A więc modlitwa. Amen. I z tego względu, że jesteście North Church, a North Church ma zawsze fajnie, to skrócę wam bardzo wąsko, szybciutko to, co było na przywództwie w ogniu, na sesji, której miałem możliwość usługiwać. Nie będę głosił drugiego kazania tego samego jeszcze raz, ale włączmy Łukasza 22 od 31 do 34. Okej? Tu jest historia w Łukasza 22 od 31 do 34. Jest historia o tym, jak Jezus słyszy od Piotra, że pójdę z tobą na śmierć, a Piotr się zapiera, że nie ma opcji, żeby zwątpił, a Jezus mu mówi co? Nie patrzcie na chwilę tam, nie patrzcie na chwilę tam. A Piotr mówi, nie ma opcji, zginę za ciebie. A co Jezus mu mówi? Zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Pamiętacie? I ta historia jest opisana w czterech Ewangeliach. W czterech Ewangeliach jest ta sama historia. Ale tylko w jednej, czyli w tej, której tutaj mieliśmy, jest dodany szczegół, który nie jest dodany w trzech innych Ewangeliach. Więc tam wymiana w trzech Ewangeliach jest bardzo prosta zdań. Słuchaj, Piotrze, ty generalnie odpadniesz. A Piotr mówi, nie, za tobą pójdę na śmierć, życie oddam za ciebie. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, ty się trzy razy mnie zaprzesz. I tak jest w trzech Ewangeliach, nic więcej. Ale tutaj jest napisane, włączmy, coś, co zmienia zupełnie pogląd na tą sytuację. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ten 32 i 31 werset jest czymś, czego nie ma w trzech innych Ewangeliach. I później 33 werset. Panie, za tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. I później klasyk. Piotrze, zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. 31 i 32 werset. Wiecie, czym jest? Przepowiedzeniem przeszłości. Innymi słowy, nie wiem, czy wy łapiecie, co tu jest napisane, bo do mnie to dużo lat nie dolatywało. Ale tu jest napisane, Jezus mu w danej godzinie teraz, w momencie teraz, mówi, co się wydarzyło i co się wydarzy odnośnie tej sytuacji. A więc powiem ci tajemnicę. Sytuacja, w której jesteś dziś, sezon, w którym jesteś dziś, jest konsekwencją i następstwem przeszłości oraz będzie miała kontynuację jutro.
I teraz co mu Jezus mówi? Jezus mu mówi tak: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Więc co tu jest za mowa? W kontekście czego jest te przesiać jak pszenicę i w kontekście czego szatan wyprosił? Niespodzianka jest w ogóle taka, że szatan wjeżdża do Boga i wyprasza sobie działanie nad Piotrem. To na inny dzień. To nie na dziś. I Jezus mówi do Piotra tak: słuchaj Piotr, szatan, powiem naszym językiem, szatan przekazał nam, że na ciebie siądzie. Będziesz pod atakiem. I to już za kilka godzin. I teraz słuchaj Piotr, nieważne co ty powiesz, ja już ci powiem, co się stanie, bo to się już w duchu wydarzyło. W duchu ty już się mnie wyparłeś, ale ja już zdążyłem się za tobą wstawiać. Więc szatan na ciebie siądzie, ale ja już przesądziłem o twoim zwycięstwie nad tą sytuacją, bo ja już się za tobą wstawiałem. Tam jest czas przeszły. Prosiłem za tobą, czas przeszły. A więc teraz, Jezus mówi, teraz, kiedy jesteśmy w teraz, ja już za tobą prosiłem o tą sytuację, która nadchodzi. I ty upadniesz, ale po niej ty się nawrócisz, czyli wrócisz na dobry tor i wrócisz mocniejszy i tym zwycięstwie będziesz wzmacniał jeszcze innych. Teraz patent jest taki w tej historii, że Piotr dowiedział się od Jezusa, co się dzieje za kurtyną. My nie wiemy, co się dzieje za kurtyną, jeżeli nie jesteśmy ludźmi chodzącymi w duchu. My jesteśmy skazani przez to, że jesteśmy bardziej cieleśni, fizycznie żyjemy, bardziej niż w duchu. My jesteśmy skazani na odbijanie się od okoliczności. Nie umiemy panować nad okolicznościami, a nawet jak one są, nie wiemy, dlaczego są i gdzie będą nas zabierać. Żyjemy jak taki statek, który się rozwalił, ale pracujemy nad tym w North Church, żeby to zmieniać. Głosiliśmy o autorytecie wierzącego, pamiętacie? Głosimy dalej, kontynuujemy to, jak być tym, który rządzi, a nie się odbija. Więc zobaczcie, że Piotr dowiedział się czegoś, czego przeciętny człowiek się nie dowiaduje. Dowiedział się od kogo? Od Jezusa. Powiem ci tak, kiedy się modlisz, modlitwa pokaże ci twoją obecną sytuację, jaka ona jest prawdziwie. Modlitwa pokaże ci, co nadchodzi i modlitwa pokaże ci, jak to się skończy. O, ile ten kryzys jeszcze potrwa, ile te ciśnienie będzie trwało. Nie wiesz, nie wiesz. Masz nadzieję, że jutro się to skończy, że pojutrze się to skończy. Budzisz się każdego dnia i widzisz, że to ciągle trwa. Nie wiesz, w jakim etapie tego sezonu jesteś. Nie wiesz, ile jeszcze się zmagać. Nie wiesz, ile jeszcze walczyć. Nie wiesz, ile jeszcze o to pościć. I znacie te takie memy, to nie memy w sumie, takie grafiki motywujące na social mediach, gdzie tam ktoś kopie do skarbu i się na metr przed skarbem zatrzymał. I tam skarb jest i jest napisane: wytrwaj do końca. Znacie te takie... Bardzo takie, ktoś powie, pewnie, widzisz, no właśnie, to już kontynuuje. Więc czasami się zatrzymujemy, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy na tej mapie czasu. Nie wiemy, ile to potrwa. Nie wiemy, ile potrwa ten ucisk. Izrael nie wiedział. Mojżesz wiedział, że się 430 lat kończy. Mojżesz się tego dowiedział, że Bóg go posyła i mówi: dosyć, za długo ta niewola w Egipcie trwa. Mojżesz to wiedział, Bóg to wiedział, ale Izraelici tego nie wiedzieli. Więc widzisz, kiedy chodzisz w duchu, kiedy chodzisz modląc się, kiedy chodzisz w połączeniu z Duchem Świętym, Bóg ci pokaże, jak do czasu odnosi się sezon, w którym jesteś dziś, a kiedy będziesz to wiedział, to mówisz mi, łatwiej się żyje. Łatwiej się żyje, kiedy ja dziś wiem, że this is our time będzie spłacone.
nie wiem jak, ale wiem, że będzie. I to daje mi siłę, żeby iść dalej z tym projektem. Wiem, że będzie spłacone. Ale nie wiem jak. Ale gdybym nie wiedział, to przed każdą kolejną decyzją, teraz powiem tak, ten This Is Our Time byłby gorszy jakościowo niż będzie, bo ja przez strach, nie wiedząc jak to się skończy, zacząłbym ciąć budżet. Ale skończy się to tak, jak ma się skończyć, bo Bóg w łasce swojej, kiedy się modliłem, pokazał mi, jak to się skończy. I ja przez to nie muszę podejmować decyzji w oparciu o problem dnia dzisiejszego, bo wiem, że to skończy się inaczej niż dzisiaj. To, co widoczne, to, co fizyczne, to, z czym dzisiaj walczysz, to tak naprawdę to jest walka z wiatrem. To są tylko manifestacje w świecie fizycznym. Rzeczy są dawno ustanowione w świecie duchowym. Fizyczny wymiar się tylko dostosowuje do tego, co dzieje się w duchu. Wiecie, że film Matrix to nie był film fantasy, to był dokumentalny? Ci, którzy oglądali, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie oglądali, nie musicie oglądać. To był dokument. On opowiada o tym, że świat nie jest taki, jaki wszyscy myślą, że jest. Jest inna rzeczywistość. I ludzie dziś nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, jak to wygląda. Nie wiedzą, czemu się dzieje to, czemu się dzieje tamto. Ale w rzeczywistości duchowej Piotr nie wiedział, co się dzieje. Piotr myślał logicznie i mówi tak. Ja? Zaprzeć się Jezusa? Nie ma takiej opcji. A Jezus mówi tak. Pomyśl, jak Jezus znał timing. Jezus wiedział w tej historii. Pierwszy raz prawdopodobnie coś takiego usłyszycie. Wiecie, że to było proroctwo o tym, że kur zapieje 3 razy? Zobacz, jakie szczegółowe wejrzenie w sytuację. Piotrze, ja ci powiem nawet co do sekundy, kiedy ty się mnie zaprzesz, okej? Kiedy ty będziesz wypowiadał słowa 3 raz, że mnie nie znasz, kur będzie nabierał powietrza. Kiedy chodzisz w duchu, wiesz, co się wydarzy. Nie jesteś czarnym magikiem, nie wiesz wszystkiego, ale możesz przewidywać wydarzenia. Możesz przewidywać wydarzenia. Miałem kilka razy sytuację, w którym Bóg pokazał mi, co się wydarzy. Pamiętacie tą historię, gdzie pilot z samolotem pasażerskim sieknął w górę? Samobójstwo popełnił, rozbił samolot pasażerski o góry lata temu. Chwilę przed tym wydarzeniem miałem dokładnie taki sen. Do dziś nie wiem po co. Co mogłem zrobić? Ale Bóg pokazał mi kilka wydarzeń, które miały miejsce na świecie. Widziałem samolot pasażerski, który uderza w górę z ludźmi na pokładzie i że wszyscy giną. Wydarzyło się to? Wydarzyło. Miałem sen o jednym człowieku w jednej firmie, prezesa, którego znałem i znam nadal. Miałem sen o tym, że jeden z jego głównych pracowników, imię, wygląd, kolor włosów, miałem sen, że ten człowiek z dnia na dzień zawija się z pracy, po prostu tak zwane ucieczka. Nie przychodzi z dnia na dzień do roboty i ja w tym śnie widzę, jak ta osoba, ten menadżer jedzie na dworzec, wchodzi na dworzec z samego rana, w dniu pracującym, wsiada do autobusu i ucieka z miasta. Szef powiedział, że to jest najbardziej wierny pracownik. I że to jest niewykonalne. Finał, ta osoba zniknęła. Nikt nie wiedział, co się stało. Wróciła x czasu potem. Nie chcę dużo szczegółów mówić, bo może ktoś gdzieś jest na sali lub słucha. Ja nie lubię ludzi zawstydzić. I finał historii jest taki, że to się wszystko wydarzyło. A kiedy byłem małym chłopcem, pamiętam jak szczytem marzeń było dla nas w Gołdapi, żeby nas rodzice zabrali do Mikołajek, do hotelu Gołębieskiego. Żeby pojeździć na tych dużych zjeżdżalniach. Żeby wejść do tej rzeki, która tam pływa.
sobie. I pamiętam, jak byłem tak podekscytowany, że tam jadę. I pamiętam, że dzień przed wyjazdem mam sen. Mam sen, w którym widzę tak jakby projekt 3D całego hotelu Gołębiewskiego, jak wygląda wejście, jakie są zjeżdżalnie, jakie są schody. I pamiętam, jak dziś, kiedy byłem dzieckiem, miałem ten sen. W tym śnie zobaczyłem, że na jednym z jacuzzi, na drugim schodku stoi tabliczka, że nie działa. I pamiętam, jako młody chłopak, kiedy przyjechaliśmy tam, wszystko było tak jak we śnie. Ja zgłupiałem, mój mózg dzieciaka nie ogarniał. I pamiętam, że mnie przytkało, jak poszliśmy na strefę jacuzzi i na drugim schodku stoi ta tabliczka, którą tej nocy w śnie widziałem. Mówię, co się odwala? Dziś wiem, Bóg mnie przygotowywał. Bóg mnie przygotowywał tymi snami, jak rozumieć to, co się dzieje. Bóg mnie uczył już od dzieciaka, jak poruszać się w tej niewidzialnej rzeczywistości i później świat widzialny tylko odzwierciedla. Więc pomyśl o tym, okej? Jesteś gotowy na to? Oznacza to, że Bóg wiedział, że ktoś z hotelu Gołębiewskiego weźmie tą tabliczkę i postawi na tym schodku i mi to pokazał. Pomyśl, co on wie. On wie wszystko. W kościele naszym, z którego ludzie odchodzą, odeszli, przed odejściem niektórych osób, między 6 a 8 miesięcy przed ich odejściem, powiedziałem dla niektórych liderów, ci ludzie odejdą. I odeszli. Do dziś 10 na 10, których widziałem, że mają odejść, podzieliłem się kilku osobom. Nie po to, żeby już przekreślić, tylko powiedziałem, jest źle. I jeżeli się coś nie zmieni, ta osoba odejdzie. Popracuj nad tym człowiekiem. Pomóż tej osobie. Zrób, co możesz, bo ta osoba odejdzie. Ta osoba jeszcze tego nie wie, ale jeżeli się nic nie zmieni, odejdzie. 10 na 10 trafiłem. Na pół roku. Rekord mój 8 miesięcy wcześniej. 8 miesięcy wcześniej wiedziałem, kto odejdzie i kiedy. Dlaczego? Bo Bóg pokazuje. I teraz nie patrz na mnie jak na wariata, to jest dostępne dla wszystkich. Ludzie, którzy chodzą pod tego typu działaniem, ja to pikuś jestem, inni są mocniejsi. Później ludzie boją się rozmawiać z takimi ludźmi. Bo wiedzą, że ten wie. A więc to, co fizyczne, to tylko manifestacja. Jeżeli będziesz walczyć tylko z tym, łatwo cię zamęczyć. Chrześcijanie chcą natomiast chodzić na skróty. Nie chcą się modlić, ale chcą wiedzieć w duchu. Nie chcą się modlić, ale chcą, aby ktoś wymodlił ich w życiu przełom. Jeżeli tak żyjemy, stajemy się miotanymi lada wiatrem. Nie mamy żadnej kontroli nad sytuacją. I jeszcze do tego zaprzęgamy innych ludzi, żeby zmienili naszą sytuację. Ale my jako Kościół jesteśmy powołani do miejsca autorytetu i wpływu. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż rozłożone ręce podczas pięknego uwielbienia. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż przyjście na nabożeństwo i odbębnienie rytuału religijnego. Chodzenie z Bogiem ma wymiar praktyczny. Od zawsze powtarzałem, chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to styl życia. Chrześcijaństwo jest stylem życia. Ewangelia świętego Mateusza 21:13 mówi tak. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Widzisz, są różne domy. Domy opieki społecznej, dom handlowy. I one są znane ze swoich rzeczy, tak? Dom handlowy jest znany z czego? Z handlu. Dom opieki społecznej jest znany z czego? Z tego, że jest opieka społeczna. Wiesz, z czego ma być znany dom Boży? Z tego, że się tam modlą. Mój dom nazwany domem modlitwy oznacza to, że jeżeli w domu Bożym nie ma kościoła, który się modli, to my się pomyliliśmy, to nie jest dom Boży. Nie może tego, co jest głównym znakiem rozpoznawczym, nie być. Jeżeli na basenie nie ma wody, ale są automaty z kolą, to nie jest już więcej aquapark. Ale słuchaj, ale mamy zjeżdżalnię, ale nie ma wody. No to słuchaj, ale mamy wiele innych rzeczy.
Mamy ręczniki, leżaki. Mamy prysznicę. O, prysznicę mamy, tam jest woda. Błagam cię. Nie po to przychodzę do akwaparku, żeby zetrzeć tyłek na suchej zjeżdżalni. Daj mi wody. W kościele ludzie muszą napić się wody. Muszą napić się wody. A kiedy Biblia mówi o wodzie, przyjdźcie do mnie i pijcie, mówił o Duchu Świętym. A jak pijemy Ducha Świętego? Modlitwa. Amen. Kościoły dzisiaj są prowadzone przez profesjonalne programy i bazują na pięknych systemach. Nie jestem przeciwny organizacji i systemom, bo sami mamy tego full. Bez tego byśmy tu popadali jak muchy. Jak prowadzić takie wydarzenia, eventy, taką maszynę? Potrzebna jest perfekcyjna organizacja. Czy mamy perfekcyjną? Nie mamy, ale dążymy. Czy mamy doskonałą organizację w różnych obszarach? Nie mamy, ale dążymy. To jest dobre. Ale jeżeli się na organizacji i technikaliach kończy i zaczyna, i kończy i zaczyna, to nie jest dom Boży. Jezus powiedział, mój dom nazwany domem modlitwy. Główną rzeczą, z której powinien być Kościół znany, to Kościół Bożej obecności. Ale nie będzie Bożej obecności, jeżeli nie będzie ducha modlitwy i uwielbienia. Druga Księga Królewska 20. Mówiłem wam, że powiem w Biblii, gdzie jest napisane o tym, że można wpływać na wyroki Pana. Proszę bardzo, zapraszamy. Zapiąć pasy, proszę. Druga Księga Królewska, rozdział 20, werset 1 do 11. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Śmiertelnie zachorował. Co to znaczy śmiertelnie zachorował? To znaczy, że będzie miał katar i kaszel i wydobrzeje. Śmiertelnie zachorował znaczy koniec. Śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz. Jak wielu z was wie, że Izajasz jest mocnym zawodnikiem? Syn Amosa i rzekł do niego, tak mówi Pan. A więc kto mówi? Pan. Przez usta swojego proroka Izajasza. Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz. A nie będziesz żył. To takie jeszcze podwójne potwierdzenie. Umrzesz, nie będziesz żył. Pomyśl sobie, ktoś do ciebie mówi, umrzesz, a będę żył? Nie, nie, słuchaj, Hiskiasz. Tak mówi Pan, okej? Okay? Umrzesz i nie będziesz żył. Innymi słowy, podwójnie masz potwierdzenie. Po zawodach. Jak wielu z was, zatrzymajcie się na chwilę, błagam, to o jakie ja widzę teraz rzeczy. Posłuchaj, posłuchaj tego. Wyobraź sobie, że jesteś Hiskiasz. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wierzy w Boga i usłyszałeś od lekarza w swoim punkcie opieki medycznej za 100 zł miesięcznie, że umrzesz, modliłbyś się o cud? Bo ja tak. Okej? Okay? Wierzę, że modlilibyśmy się do końca. Ale co byś zrobił, gdyby przyszedł Bóg i powiedział, Kaziu, umrzesz, nie będziesz żył. Przerwałbyś modlitwę czy nie? Ja wierzę, że 99% tak. Jeżeli sam Bóg ci mówi werbalnie, nie będziesz żył, umrzesz. Jest po zawodach. Kurczę, słuchaj, no ja modlę się do Niego, żeby On mnie ocalił, a On mi mówi, nie będziesz żył. No to jeżeli Pan życia i śmierci mówi, nie będziesz żył, no to już nie będę żył. Chyba nie będę cwaniakował, nie będę walczył z Bogiem, tak? Bóg ma ostatnie zdanie. Ale zobacz, co tam jest napisane. Drugi werset. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego dworu, doszło go słowo Pana następującej treści. Przerwa, nie patrzcie na ekran, nie patrzcie na ekran. A więc co mi to pokazuje? Izajasz wchodzi, mówi wyrok i wychodzi. Go tam nie ma. Wszedł, wali przekaz z między oczy, żadnego współczucia. Pomyśl sobie. Pomyśl sobie, jakie przesłanie. Hiskiasz, tak mówi Pan. Umrzesz, nie będziesz żył. Nara. I wychodzi.
I jest już na wyjściu, jest już poza komnatą, jest już za korytarzem, jest już na zewnątrz praktycznie. A Hiskiasz jak reaguje na to? A więc on sekundę potem, po tej decyzji zaczyna się modlić. Dlaczego? Bo Hiskiasz jest na kilku metrach. Izajasz. A więc on od razu momentalnie mówi no. I wybucha wielkim płaczem przed Panem. I mówi nie. A Izajasz wychodzi, zrobił robotę. I Bóg odzywa się do Izajasza tymi słowy. Włączmy. Piąty werset. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię trzeciego dnia, wstąpisz do świątyni Pana, dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzut, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja, nie przesuwajcie dalej, i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. Posłuchajcie tego. Bóg przynosi przez Izajasza wyrok. Jesteś chory, masz wrzut. Umrzesz. Uporządkuj dom. Wiesz, co to znaczy uporządkuj dom? Wygłoś ostatnią wolę. Wiesz, jak w Starym Testamencie królowie uporządkowywali dom? Wołali sługę i przekazywali testament i nara. Tak to wyglądało. Więc to jest ostatni moment. Hiskiasz jest już na deskach, jest po zawodach. I jest wyrok śmierci. Izajasz wychodzi, to były słowa Pana. Hiskiasz się modli do Boga. I co ta modlitwa czyni? Zmienia wyrok Pana. Kurczę. Jak to do nas, kurde, doleci. Co się wydarzyło, to bania mała. I Izajasz mówi tak. Zatrzymaj się, stój, zawracaj. Ale co jest? Przecież powiedziałem. Zmieniamy. Jak to zmieniamy? Zmieniamy, bo on się pomodlił. Kurczę, tak szybko? Tak szybko? Wraca. Co mam mówić? Idzie już, co mam mówić? Powiedz mu 15+. Pomyśl sobie jako prorok. Kurczę, chyba jestem fałszywym prorokiem. I Hiskiasz mówi, okej, wierzę w to poniekąd, ale jaki ja mam znak tego, jaką ja mam pewność, że to się wydarzy? I teraz przewijmy. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. To jest jeden z największych hitów Biblii. Czy cień ma przesunąć się o 10 stopni, czy ma cofnąć się o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień się cofnie wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni. Wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł. What? Brakuje mi jednego wersetu pomiędzy czymś a czymś. Wiesz jakiego? Bo tu widzimy Hiskiasza. Oj, jak mam gęsią skórkę teraz. Widzimy Hiskiasza, który z Bogiem przedyskutował i nadali nowy wyrok. Ale brakuje mi jednego wersetu. Gdzie Izajasz przedyskutował z Bogiem bajer o cieniu? Bo Izajasz mówi, Hiskiasz nie będzie robił większych sztuczek niż ja. Okej? Okay? Hiskiasz dogadał 15 lat z Panem, zmienił jego wyrok.
to ja zrobię coś innego. I mówi, jaki chcesz ruch na temat cienia, okej? Okay? Będziemy przesuwać cień. Pomyśl, jaka wyobraźnia. Pomyśl, jaka jest twoja wiara w twojego Boga, że ty sobie mówisz tak. Udowodnię ci, że to, co powiedziałem, jest prawdą, bo zabajerujemy z cieniem względem padającego słońca. Mówi, chcesz w lewo czy w prawo, żeby się cień przesunął? On mówi, do przodu to żadna sztuka, dawaj do tyłu. A, bo to przecież da się do przodu przesuwać, tak? Dawaj do tyłu. Co to znaczy? To nic trudnego do przodu. Do tyłu przesuń. A, bo słońce idzie do przodu. Przesuń do tyłu, cwaniaku. A mówi, to patrz. Boże, kurczę, stawiam cię przed faktem dokonanym, ale gość musi wiedzieć. Więc weź, przesuń ten cień. O 10 stopni do tyłu. I przesunął. I mówi mu jeszcze tak, przez te 15 lat, stary, to jeszcze zamieszanie przebudzenia zrobimy przez ciebie. Jeszcze miasto przewrócimy do góry kołami. Ale jeszcze tam wsadza, ze względu na ciebie, jeszcze wyciąga sprzed dwóch pokoleń Dawida. I mówi, ze względu na Dawida, na tego chwalcę. Ten gość tak uwielbiał Pana. Był takim chwalcą, był takim fanem Bożej obecności. Ten psalm 27:4 o jedno, prosiłem o jedno, zabiegam, abym mógł przebywać w świątyni Pana, abym mógł patrzeć na piękno Pana. Tak się spodobał Bogu, że Bóg mówi, ten Dawidek to tak żył, że ja wnuki, prawnuki, prawnuki będę jeszcze z jego działań błogosławił. Druga księga Mojżeszowa, 32:9-14. Rzekł Pan do Mojżesza. Patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, abym zapłonął, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości. Pomyśl sobie, że mówisz do Boga. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwo Waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. A w innym tłumaczeniu jest napisane, wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać. Bóg mówi, decyzja jest taka. A człowiek mówi, słuchaj, a gdyby tak, w North Church my chcemy takiego chodzenia z Bogiem. Wtedy sytuacja cię napada w ciągu dnia, w sezonie, w którym jesteś. Ty mówisz, oj, się chyba zagapiłem. Już biorę kontrolę. Już przejmuję to, co się dzieje. Nie chcę was zasmucić teraz, ale chciałbym na chwilę wam pokazać realię Kościoła generalnie, nie tylko naszego generalnie. Dzisiaj w Kościele? Dzisiaj mamy czas na co innego. Nie przesuwamy cieni, nie zatrzymujemy księżyca i słońca. Nie rozmawiamy z Bogiem o Jego woli, tylko kłócimy się ze sobą, skarżymy na siebie, obrażamy się, cierpimy na nieprzebaczenie, jak On tak mógł. Nie będę siadać więcej w tym sektorze, bo ona tam siada. To jest dzisiaj Kościół XXI wieku. Tamci ludzie zmieniali pogodę, tamci ludzie łowili pieniądze na podatek w pyszczku ryby. Tamci ludzie ściągali ogień z nieba. Tamci ludzie uzdrawiali chorych. A my się ranimy, kłócimy,
zmagamy sami ze sobą i tracimy energię na cielesne przepychanki niedojrzałych ludzi. Jest czas, aby podjąć wyzwanie, że nie będziemy więcej dziećmi. Że będziemy żyć inaczej. Że będziemy żyć i dążyć do tego, co Pismo mówi. Będziemy chcieli żyć tak, jak Słowo Boże mówi. I ostatnie dwa fragmenty. Ostatnie dwa. Dzieje apostolskie 12 od 1 do 18. Kolejny fragment, który pokazuje, co może modlitwa. Dzieje apostolskie 12 od 1 do 18. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni przaśników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał już go wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzekł mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się dzieje za sprawą anioła, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać, i rozpoznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy. Wow. Lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Tak wierzyli w modlitwę. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia, i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Mamy dwóch bohaterów. Jakub, brat Janowy, który został zamordowany. Kiedyś o tym mówiłem. Bardzo krótko tylko to wspominam. Jakub został zamordowany. Nie wiem, czy wiecie, Jakub to ten, który chodził blisko z Jezusem. Jakub to nie był człowiek, który popadł w grzech i teraz kara go spotkała. Nie. Jakub spotkał się z sytuacją ataku wroga. Wróg nastał na życie Jakuba. I Jakub, mogłoby się wydawać, chodził z Jezusem blisko, wszystko było dobrze. Skoro chodził blisko z Jezusem, powinien był przeżyć, ale nie przeżył. I teraz ilu z nas wystosowałoby oficjalny wniosek, gdyby Jakub dzisiejszych czasów zginął, ilu ludzi w Polsce powiedziałoby: taka była wola Boża, zaczął odjeżdżać. Przekonuję was, że większość niż połowa w Polsce za miesiąc by wystosowała taki wniosek. Nie było to od Pana, było to nieprawdziwe. Zginął, bo Pan nie dał się więcej z siebie naśmiewać. 100%, żeby ludzie tak gadali. A jednak nie zginął Jakub dlatego, że zgrzeszył, że poszedł na lewo, tylko dlatego, że... No właśnie. I teraz widzimy sytuację, gdzie Herod, żądny więcej krwi, mówi tak: zarżnąłem Jakuba, zarżnę i Piotra. I złapał Piotra i jest napisane, że rano miał go wyprowadzić. Zgadnij na co? Na gadkę? Na stracenie. Ale jest różnica między sytuacją Jakuba a sytuacją Piotra, bo za Jakuba zbór się nie modlił. I niestety odrobili bardzo bolesną lekcję, niestety porażki, za życia Jakuba. I teraz powiedzieli tak: zacięli Jakuba, zniszczyli Jakuba, nie modliliśmy się o Jakuba, bo myśleliśmy, że jego relacja z Panem mu wystarczy. Nie wspieraliśmy go. Ale teraz wesprzemy Piotra i zaczniemy modlić się o Piotra. I cały zbór się modli.
I modli się, i modli się. I teraz co mówiłem na początku nabożeństwa? Że my wyzwalamy Bożą moc. Więc co wyzwolił modlący się Kościół? Interwencję nieba. W jaki sposób? W postaci wysłanego anioła. Kościół wyzwolił ratunek Pana. Kościół wymodlił ratunek Pana. Kościół uwolnił Bożą moc, która to wysyła Bożego anioła. Jaki jest ciąg następstw, bo teraz są następstwa po aniele. Anioł schodzi i następują następstwa, ale te następstwa są konsekwencją modlitwy. Jaka jest konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że niebo daje podwójnie głęboki sen dla strażników. Nie żartuję, nie próbuję was rozśmieszyć. Oni ich dosłownie zahipnotyzowali, niechrześcijańskie słowo, ale ich zamroziło. Nie możesz się nie obudzić, człowieku, w wewnętrznym holu. 4 czwórki, 16 ich było. I anioł go rozkuwa. On był przykuty tym samym łańcuchem do strażników. Anioł go rozkuwa. Wiesz, co się dzieje? Zbór się modli. To zbór go rozkuwa. O kurczę, to już jest mocne. To zbór rozkuwa Piotra. To zbór usypia strażników. To zbór neutralizuje wroga. Co dzieje się dalej? Wyprowadza go, drzwi więzienia się otwierają. Co się później otwiera? Brama się sama otworzyła. Kościół w modlitwie otworzył bramę więzienia. Co dzieje się dalej? Anioł znika, bo teraz wchodzi w wymiar możliwego. Pamiętacie początek? Możliwe, niemożliwe. Pamiętacie? Co możliwe u ludzi, co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga. To, co było niemożliwe, Bóg zrobił przez modlitwę Kościoła. Bramy pootwierał, łańcuchy pozdejmował, strażników uspał. A teraz, stary, już nie potrzebujesz naszej interwencji, bo daliśmy ci nogi. Zasuwaj na chatę. I anioł zniknął, bo teraz możesz już kontynuować sam, bo jesteś w możliwym. I teraz dalej. Co się dzieje dalej? Dalej jest najzabawniej. Nie z tym, że ona tam zapomina drzwi otworzyć. Wiesz, z czym jest najzabawniej? Że Kościół nie wierzy w moc modlitwy. Oni się o to modlą, ale w to nie wierzyli. Ale mimo, że nawet nie wierzyli, modlitwa sama w sobie ma power. Oni w to nie wierzyli. Wiesz dlaczego? Bo oni modlili się o Piotra, a jak siostrzyczka przybiega i mówi Piotr pod drzwiami, oni mówią, oszalałaś. Innymi słowy, ona mówi, słuchajcie, modlitwy zostały wysłuchane. Piotr jest poza więzieniem. A oni mówią, oszalałaś. Nasze modlitwy tak nie działają, nie mają takiej mocy. Żeby uspać strażników, otworzyć bramę więzienne, wyprowadzić z wewnętrznego lochu, z pomiędzy 4 czwórek, otworzyć główną bramę, przejść przez ulicę, nikt na niego nie trafia. Nasza modlitwa nie ma takiej wiary. My jesteśmy leszczyki. My się niedawno co nawróciliśmy. Ile byli nawróceni? Bardzo króciutko. Świeżaczki w Panu. A? To nie byli apostołowie wielcy w stażu od 30 lat. To byli amatorzy. To ci, co przed chwilą się zapierali, że nie znają Jezusa. To ci, którzy zwątpili, że On był Mesjaszem. Ludzie błędu, ludzie potknięć, ludzie niewiary. Co mi to pokazuje? Modlitwa czyni cuda, ale jeszcze nie koniec. Ta modlitwa na końcu sprawia, że 16 typa następnego dnia ginie. Bo 16 strażników ścięto. Pomyśl, ile zamieszania jedną modlitwą. Pogrzeby w domu tych 16. Mogę iść dalej? Brzmi zabawnie, ale biznes pogrzebowy się kręci. Chłop, który sprzedaje wianki, nie wie, że ma przychód, bo Kościół się modli. Jesteście ze mną? Wiem, że to daleko idzie, ale to daleko sięga. Modlitwa sięga bardzo daleko. Eliasz lub Elizeusz, wiecznie mylę imiona, Gehazi na chacie, jego sługa. I co? Przyjeżdża Naaman,
chory. I on tu myśli, co tu zrobi prorok, podymi, podmucha. A ten nawet z domu nie wychodzi. Mówi, weź powiedz chłopakowi, żeby poszedł się wykąpać w Jordanie. On nawet nie wyszedł do niego, z dystansu to załatwili. Zobaczcie, jak my w pudełko Boga popakowaliśmy. A więc co chcę przez tę sytuację powiedzieć? Mi jest wstyd, że ja się tak mało modlę. Wiesz dlaczego? Bo to pokazuje, że ja nie wierzę w moc modlitwy. Ci, którzy się nie modlą, nie wierzą w moc modlitwy. Ci, którzy się nie modlą, nie wierzą w wszechmocnego Boga. Nie wierzą. Bo gdyby wierzyli, że Bóg jest wszechmocny i rozumieli tą prawdę, modliliby się non-stop. I dlatego Europa jest najbardziej religijnym kontynentem. Dlaczego? Bo my mamy alternatywę na wszystko. Opinia na 5 kontynentach o Europie jest, wiecie jaka, jeżeli chodzi o przywódców na świecie? Europa się nie modli, bo Europa jest najbardziej rozwiniętym kontynentem, mają wszystko. Wszystko jest pod ręką. Więc po co się modlić, jak na wszystko masz alternatywę? Ale w takiej Afryce na wiosce, jak Bóg nie zaingeruje i z modlitwy nie zadziała, to ludzie poumierają. I tam nie ma abonamentu za 100 zł. Oni lekarza, oni słowa doktor nie znają. Tam jest kwestia prosta. Duchowość w Kenii, kiedy przyszedł ten szaman na nasze spotkanie, on błagał, szaman prosił, żeby go nie wysyłać na policję. Więc ja zapytałem pastorów, dlaczego się szaman boi policji. Mówię, dlaczego w ogóle policja? A pastor powiedział bardzo ciekawą rzecz. Wika to słyszała, Madzia słyszała. Pastor powiedział, bo czary są tu nielegalne. W Europie nikt nie wierzy w takie rzeczy. Jak ja bym poszedł na policję i powiedział prawdziwą historię. Panie władzo, jeden kościół warszawski modli się, żeby nam this is our time nie wyszło. Weźcie, dajcie im mandat lub ich zamknijcie, bo oni się o nas modlą, żeby nam nie wyszło. On by powiedział, co ty ćpałeś, chłopie? My nie wierzymy w takie rzeczy. W duchowość nie wierzymy. Człowieku, w ogóle nie ma na to papierów, kwitów, kodeksu. Albo bym powiedział, ta kobieta, która modliła się o śmierć mojego dziecka, taka chrześcijanka, modliła się, żeby moje dziecko umarło. Gdybym poszedł na policję i powiedział, panie władzo, tamta pani się modli, żeby moje dziecko umarło. To jest usiłowanie zabójstwa. Taka jest prawda. To jest usiłowanie zabójstwa. 15 lat powinna dostać. Policjant by co powiedział? Człowieku, o czym ty mówisz, chłopie? Co ty mówisz? Ona sobie jakieś tam wierzenia ma. Ale w Afryce tak wiedzą i wierzą, że duchowość jest realna, że czary są łamaniem prawa. Bo wiedzą, że to jest prawdziwe. I wierzą, że ta duchowość ma wpływ na świat fizyczny, dlatego jest to zakazane. Wiecie, że niektórzy politycy zostali zdyskwalifikowani, odcięci od wyborów, kiedy śledztwo wykazało, że mieli opłaconych czarnoksiężników, którzy wróżyli nad ich zwycięstwem? I zdyskwalifikowano ich z wyborów, bo grali nieczysto. Tam wierzą, bo wiedzą, że to prawda. A my, dzieci Boże, teologia w palcu, ale się nie modlimy, bo nie wierzymy, że to prawda. Gdybyśmy wierzyli tak naprawdę, co może modlitwa, wiecie, co by było? Ja bym musiał być dla was hamulcowym, żebyście nie siedzieli tu 24 na dobę. A nie, kiedy zrobiłem raz w tygodniu modlitwę, to niektórzy powiedzieli, zamęczy nas. W tym kościele członkowie tego miejsca zarzucają mi, że ja zamęczam kościół, bo dowaliłem w środę modlitwę o 19. Chciałbym powiedzieć, że będę męczył jeszcze gorzej. Będę te problemy ściągał na twoją głowę. Będę chciał, żebyś zmienił okoliczności w swoim życiu.
są duże kłopoty. Będziesz się modlił, będziesz zwyciężał. Przepraszam Cię za to. Dam deklarację, z której najwyżej będę się wycofywał. Od kilku miesięcy to za mną chodzi, ale czuję namaszczenie, żeby to powiedzieć. Najwyżej będę musiał później być wierny swoim słowom. W sercu rodzi się we mnie pragnienie, żeby trochę zabrać mojego czasu z wyjazdów za granicę i dać go więcej dla Was, dla Polski. Dla Polski, dla Warszawy, dla North Church. Siedzi gdzieś to w moim sercu, żeby zacząć więcej, więcej. Bo myślałem, że kładziemy fundament, dajemy kierunek i to wystarcza. Ale widzę, że nie do końca. Widzę, że trzeba, że nie można za dużo z tego kajaka wysiadać. Musimy się zmobilizować. Musimy się spiąć razem. Musimy się modlić. Modlić się razem. Kościół, który modli się razem, scala się razem. Zaczyna się scalać razem. Dostałem już kilka zaproszeń na przyszły rok na zagranicę. Do różnych kontynentów. Każde wstrzymałem. Żadnego nie potwierdziłem. Mam konferencję na kilkaset pastorów, którą chcą, żebym poprowadził w kilku krajach Afryki. Nie potwierdziłem. Mam do Azji. Nie potwierdziłem. Mam do kilku innych miejsc. Nie potwierdziłem. Bo czekam. Czekam. I widzę, jak Bóg chce, żebyśmy poszli razem. Razem. To nie znaczy, że nie szliśmy razem. Ale co ja przez to próbuję Wam powiedzieć, przez to, co tutaj gdybam? To, że potraktujmy ten temat modlitw realnie. Okej? Jeżeli byście powiedzieli, słuchaj, 3 środy pod rząd teraz obiecuję Ci, że zrobię wszystko, żeby być, to ja zagadam z koordynatorem modlitwy i wezmę 3 pod rząd środy, poprowadzimy te środy razem i będziemy uczyć się modlić przez 3 najbliższe środy. Jesteś na to? Będziemy uczyć się, jak się modlić. Modlitwa to nie jest puszczenie muzyki ze Spotify'a, rozłożenie skrzydeł. Modlitwa przenosi góry. Co Biblia mówi? Choćbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, rzekłbyś tej górze. Jak rzec górze? W modlitwie. Górze mówisz w modlitwie, w świecie niewidzialnym. Schodzisz do świata niewidzialnego i mówisz. Mówisz do świata niewidzialnego i ściągasz rzeczy z niewidzialnego do widzialnego. Kościele, powstajmy. Jeremiasza 32:27 mówi: oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Pomyśl o tym. Mój Bóg, Twój Bóg, nasz Bóg mówi: czy jest dla mnie coś niemożliwego? Nieważne jak wielka ta góra by była, jak stroma by była, jak niemożliwie do ruszenia by była, musi się ruszyć. Modliliśmy się w ostatnich tygodniach o kilka rzeczy w związku z This is our time. Jedną z nich, to nie jest wstęp do ofiary, są finanse. I modlimy się o finanse. Teraz posłuchajcie, ponieważ czasami mam takie wrażenie, a niektórzy mi powiedzieli, że tak jest. Ja nie uważam się za wielkiego herosa wiary, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy ślizgają się na mojej wierze. I co mam na myśli? Kiedy ja mówię: halleluja, this is our time, będzie spłacone. Ja mam wiarę na tą bańkę 200. Pytanie, czy ty zgadzasz się z moją wiarą, czy ty też masz w to wiarę? Spróbuj to rozdzielić. Czy gdybyś ty miał przerzucić górę w modlitwie taką, to czy byś podjął się tej operacji w duchu? Gdybyś był w butach kogoś, kto musi to zrobić. A więc, co próbuję powiedzieć? Każdy z nas ma jakiś poziom wiary do pewnego poziomu. Pracuj nad tym, aby przesuwać próg wiary w swoim życiu. Wiesz, jaka była mój próg wiary 6 lat temu? Tak, 6 lat temu, czerwiec, pamiętam, 6 lat temu.
kiedy modliłem się o cud finansowy na poziomie 5000 zł, 5700, Andrzej zna historię, bo ktoś mi kiedyś wysłał, na 5700, żeby polecieć na wyjazd misyjny. To był mój szczyt sufitu wiary. Te pieniądze, 5700. I pamiętam, jak wydarzyły się cuda, bo modliliśmy się z moją żoną. Wtedy jeszcze bilety były w takiej cenie, dziś jeden kosztuje tyle. I pamiętam, jak się modliliśmy o ten cud na 5700. I pamiętam, jak idę z moją żoną za rękę przez GoDab. I pamiętam, jak wchodzi mi powiadomienie, że na konto wchodzi mój przelew. Fundacji nie było, nie było konta fundacji. Na moje prywatne konto wchodzi przelew z dopisem dar z nieba. Kwota 5000. Ja się prawie przewróciłem, ja zacząłem płakać na tej ulicy. 2-3 godziny później, około tego samego dnia, dostaję wiadomość na Facebooku od małżeństwa ze Stanów Zjednoczonych, którego nigdy nie widziałem do dziś, że oni mają w sercu teraz sygnał, żeby wesprzeć mnie finansowo i że zrobią przekaz przez Western Union i że ja już teraz mogę iść do banku i od razu to odbiorę. Wchodzę do banku, 400 zł. Finał finałów jest taki, że pod koniec doby idzie osoba, która mnie spotyka wieczorem w parku i mówi do mnie tak, to był człowiek wierzący, mówi tak, dłużej tak nie mogę. Nie mogę trzymać tego, co nie moje, a twoje. I wyciąga mi pieniądze z kieszeni i daje równowartość kwoty, która w totalu daje równo 5700. Pamiętam, jak płakałem, płakałem. Później powstały kolejne wyzwania na poziomie 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300, 400, 500, milion. Tu nie chodzi o kwotę. Kwota tylko pokazuje górę. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I do czego zmierzam? A więc modlimy się jako Kościół o ten cud. Ale teraz o co realnie modlimy się? O cud z nieba, że pojawią się astronomiczne kwoty. Amen? O to się modlimy. Nie modlimy się jak ta ekipa w Nowym Testamencie, która modli się, żeby Piotra wypuścili, ale nie wierzą, że wypuszczą, a jak wypuścili, to nie wpuścili do domu, bo nie wierzą, że to on. Modlimy się realnie wierząc, że kiedy otworzymy konto, to na koncie będzie jakiś duży przelew. Amen? I wiecie, co się stało w ostatnich dniach? Wchodzę na konto i bum, przelew na 50 tysięcy. Wchodzę dzień później, bum, przelew na 10 tysięcy euro. I nagle przesuwasz się. Przesuwa się. Nagle, wiecie, w ostatnich miesiącach, nie wiem ile, nie chcę kłamać, ale myślę, że z pół roku na pewno nie było żadnego przelewu na kilkadziesiąt tysięcy. Chyba, że coś, o czym nie wiem, ale nie sądzę, bo nie mam problemów z zauważaniem takich kwot. Rozumiecie? I akurat taki zbieg okoliczności, że w ciągu 24 godzin chodzą dwa przelewy równowartości prawie 100 tysięcy złotych. Jak to wytłumaczysz? Ja ci powiem, jak ja to wytłumaczę. Kościół się modli. I wiesz, co zrobimy? Zapłacimy za ten diod, bo Bóg zaopatrzy. Bóg zaopatrzy. Zaopatrz. Zaopatrz. Pamiętam, jeszcze niedawno mówiłem, zobaczycie, Kościele, kiedyś będzie trzeba płacić po milion za event. Te kiedyś jest dziś. A te kiedyś to było bardzo niedawno. Gdzie będziemy za 2 lata? Kościele, jeżeli my naprawdę czekamy na przebudzenie, to my musimy przygotować swoją wiarę w modlitwie. My musimy przygotować swoją wiarę w modlitwie. Musimy mental nasz zmienić na nową skalę. Na nową skalę. Wiecie, ile nas to kosztowało, mnie i mojego brata, żeby przyjechać tu w 2019 roku? 19. I wejść na ten obiekt tam na dole i poprosić, żeby otworzyli nam przestrzeń i spojrzeć na tą halę i powiedzieć, bierzemy.
głęb parował. I pani na szpilkach, pani dyrektor stoi i pyta, a jaki? I mówi, a co bierzecie? Ja mówię, tą całą. Ona patrzy, a tu dwóch chłopaków na blachach z gołdapi stoi pod obiektem, dwóch chłopaków 20 parę lat, i oni mówią, jaki miesiąc was interesuje? A my, ten, który czuliśmy, mówimy, październik. A ona mówi, październik jest najdroższy. Ja mówię, miał być październik, robimy październik. I zrobiliśmy. Ale ta hala wydawała się niemożliwie za wielka. Jak? Kim my jesteśmy? Kto tam przyjdzie? I jeszcze wjeżdża ci COVID, który utrudnia wiarę. I wszyscy wyłączają eventy w Europie. Ba, na całym świecie. I dzwonią, czy wyłączamy i my. Ja mówię, moja głowa już dawno to wyłączyła. Ale w sercu się dalej coś tli. I pamiętam, jak rozmawiamy, gdybamy, fakty racjonalne, aspekt wiary. Mówię, robimy. Robimy najwyżej. Służba więzienna. Za niespłacone rachunki. Robimy. Zobacz, ile ludzi zostało ubłogosławionych. Pomyśl, jak my staniemy się kościołem, gdzie większość z nas, bo zawsze nie będzie to wszyscy, bo będą nowi w kościele. Amen. Nie jesteśmy, którzy będziemy ciągle mieli wierzących. Gdzie zawsze większość będzie ciągle wierzyła w niemożliwe. Pomyśl sobie, co będzie się działo. Nie będziemy czekać na biskupa Kamińskiego Jakuba, żeby włożył rękę na chorego, tylko zanim ja przyjdę, wszyscy już będą uzdrowieni. Wszyscy już będą obmodleni. Pastorzy będą tylko siedzieć i modlić się, Boże, jak to połapać? Jak to zorganizować w ogóle? Czy jesteśmy gotowi podjąć to zobowiązanie, że będziemy żyć standardem słowa? Jeżeli tak, może ciężko ci w to uwierzyć. Podnieś swoją rękę. Podnieś dwie, jak chcesz. Jedną. Masz złamaną rękę, podnieś nogę. I wierz. Powiedz, wierzę. Wierzę. Panie, pomóż mi wierzyć. Pomóż nam wierzyć. Pokaż nam, czym jest modlitwa. Że modlitwą możemy przesuwać niemożliwe. Że modlitwą możemy znać Twoje wyroki. Panie, że to modlitwa pokaże nam obecną sytuację. Pokaże nam, co nadchodzi. I pokaże nam, jak to się skończy. Panie, modlę się, aby North Church było pokoleniem modlitwy i wiary. Modlitwy i wiary. Aby każda osoba na tym miejscu była ludźmi wiary i ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy i wiary. Wiary i modlitwy. Modlitwy i uwielbienia. Mówi uwielbienia i chwały. Panie, uczyń nas kościołem Twojej obecności. O Panie! O Panie! Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.